Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Fishingu Face. Dzisiaj zupełnie organizacyjnie pogadamy sobie chwilę na ten temat, którego jeszcze nie powiedziałem, także nie wiecie na jaki temat, także jeszcze raz. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Fishingu Face. Dzisiaj zupełnie organizacyjnie i informacyjnie pogadamy sobie chwilę na kilka ciekawych tematów, które ostatnio związane były z Fishing Fishingu Face. Zacznijmy może od tego, że od jakiegoś czasu pojawiają się vlogi na moim kanale, to jest rzecz zupełnie nowa, tutaj dostaję spory feedback od Was zazwyczaj pozytywny, oczywiście pojawiają się komentarze np. pod filmem z nadwody, że chcecie więcej filmów z biura. A z kolei pod filmami z biura, że chcecie więcej filmów z nadwody, także jestem świadomy tego, że wszystkim nie dogodzę, ale postaram się trochę bardziej posegregować te vlogi. Tak, żebyście wiedzieli od razu po wejściu na kanał, jaki, jaka tematyka jest ostatniego vloga, bo czasami sam tytuł nie wystarczy. Także postaram się posegregować to mniej więcej, tak, żebyście od razu widzieli, żebyście nie oglądali nieinteresującego was kontentu. Poza tym postaram się co tydzień w niedzielę dodawać e, krótkie vlogi takie informacyjne, takie jak ten i tak, wiem, dzisiaj jest poniedziałek, ale ogólnie postaram się robić to w niedzielę, dosyć wcześniej, tak żebyście gdzieś tam od wczesnego popołudnia mogli już obejrzeć ten film. W każdym razie będzie kilka słów o tym, co działo się w zeszłym tygodniu e, na kanale, czy, czy niekoniecznie tylko na kanale, ale też na stronie internetowej mojej, czy w moim sklepie, o którym za chwilę sobie pogadamy. I o tym, co, czego możecie się spodziewać w przyszłym tygodniu, czy w ogóle warto subskrybować jeszcze ten kanał, czy najlepiej usunąć go i nigdy więcej tutaj nie zaglądać. Także takie to tyle ze spraw takich filmowych, dosyć, dosyć mocno. Ale jeżeli jesteśmy już przy temacie YouTube'a bezpośrednio, to od jakiegoś czasu dosyć mocno interesuje się nami, społecznością wędkarską na YouTubie, spora gazeta. Co jest nową rzeczą, bo, bo zazwyczaj gazety nie interesują się nami, mimo że uważam, że to jest błąd, bo biorąc pod uwagę to, jak duży już mamy zasięg, jak bezpośredni kontakt mamy z widzami, to naprawdę jest temat już bardzo duży i bardzo interesujący. Także myślę, że to jest pierwszy tego typu krop, krok, ale na pewno nie ostatni. W każdym razie, tą gazetą są Wiadomości Wędkarskie. To jest wydanie wrześniowe. Na pewno część z Was już przeczytała, pisałem o tym na, na Facebooku. E, także warto zaglądać na Facebooka, jeżeli chcecie świeższych informacji trochę. Po pierwsze, piękna ryba na okładce, ma świetną przynętę i nie, to nie ja, niestety. Może kiedyś, <laughs> może kiedyś, świetna guma. Pogadamy sobie o niej na pewno jesienią. To jest Berkeley e, Ripple Shad, Ale ryby, nieważne, przynęty, nieważne to nie ma żadnego znaczenia. W ogóle nie powinniście się interesować wędkarstwem, ale w środku gazety, na stronie 64 i 65 jest wywiad z trzema youtuberami. Pokażę Wam na chwilę, nie za dużo, żeby za wiele nie zdradzać. Ale tymi youtuberami jest Łukasz Żółty, którego znacie na pewno wszyscy. Chłopaki z Wędkarskiej Tuby, których na pewno znacie wszyscy. I, 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 I... jak on tutaj się nazywał... Um, 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 um. Fa, 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 fishing with wife, wife eyes? Jakoś tak. Tym się, trzecim się nie interesujcie. W każdym razie, tekst jest naprawdę fajny. Sporo informacji o tym, jak wygląda takie życie youtubera, jak, zmieniało, jak zmieniło się wędkarstwo na YouTubie, jak zmieniły się filmy. Jak to wszystko mniej więcej wygląda? Także tekst na pewno bardzo fajny, jeżeli Was to interesuje bezpośrednio, ale też tekst bardzo interesujący powinien być dla wszystkich tych, którzy wahają się, czy taki kanał założyć jeszcze. To powinien być dla Was taki wielki bodziec motywujący do tego, że warto, bo jednak gigantyczna gazeta, która ukazuje się od Pff, przynajmniej z półtorej roku, ja. <grym> E, gigantyczna gazeta, która interesuje się YouTubem, to jednak naprawdę powinno Was motywować. Gdyby ktoś mi powiedział dwa lata temu, że, e, że informacja o moim kanale pojawi się w takiej gazecie, no to prawdopodobnie bym upadł na, na podłogę i gryzł dywan ze śmiechu. Pierwszy tekst tego typu, wydaje mi się, że nie ostatni, bo naprawdę temat jest bardzo duży bardzo interesujący. E, także mam nadzieję, że, że, że jednak e, Zamieszanie wokół nas, niekoniecznie wokół mnie, e, będzie coraz częstsze. Jeżeli jesteśmy znowu przy kanale, to pękło 5000 subów w końcu. Po tylu latach oczekiwania myślałem, że nie wytrzymam, dałem radę. 5 tysięcy subów e, przeszło już na kanale. Jestem mega dumny, mega szczęśliwy. Wielkie, wielkie, wielkie dzięki. Szczególnie, że wiem, że, powinno, że jest Wam dosyć ciężko, bo, bo biorąc pod uwagę to, jakie przerwy czasami są na kanale, to ja sam prawdopodobnie bym więcej na taki kanał nie zajrzał. Także postaram się oczywiście, żeby tych przerw nie było. Między innymi po to powstają te vlogi, żeby żeby pokazać wam, że jestem, że, że nie lenie się, jestem nad wodą często. Po prostu wyniki są takie jakie są i, i, i jest, jest dosyć ciężko o jakiś poważniejszy content, który jednak chciałbym chciałbym, żeby był. W każdym razie mam nadzieję, że nie będzie takich przerw, mam nadzieję, że kanał się będzie nadal rozwijał, i że to wszystko będzie do przodu szło jak najszybciej, jak najlepiej, jak najwięcej, bo. W... Chodzi o pieniądze, oczywiście. Muszę zarabiać. <grywa> A, także tego. To myślę, że akurat wszyscy youtuberzy ten żart zrozumieją A, trochę lepiej niż, niż widzowie, bo są różne, różne historie na temat zarobków youtuberów. Um, ale to może kiedyś sobie pogadamy na ten temat. W każdym razie, gdybym robił to dla pieniędzy, to już dawno bym zrezygnował. Trzeba, trzeba. No, fajnie poświętować jest. Taki, taki sukces, 5000 subskrypcji to już jest, jest naprawdę coś, co świętować. Także zrobimy sobie konkurs bardzo podobny, jaki robiłem na, na 2000 subskrypcji chyba. Czy na, na 1000? Czy na 30? Nie pamiętam. W każdym razie był już podobny konkurs. Zasady są bardzo podobne bardzo proste. Po pierwsze, musicie mieć kanał na, kanał na YouTube. Musicie mieć konto na YouTube. Zasubskrybować e, Fishing With Face, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, i napisać komentarz pod ulubionym waszym filmem. W komentarzu tym informacja, dlaczego ten film Wam się podobał i dlaczego chcielibyście zobaczyć kontynuację tego filmu. E, Liczą się ciekawe odpowiedzi. Ja wrzucę link wam do rozstrzygnięcia konkursu poprzedniego. Zobaczycie, jaka odpowiedź wygrała. Zobaczycie, co mam konkretnie na myśli. Żeby to nie były komentarze typu: No, film jest bardzo fajny, bo fajne ryby są fajne, przynęty. Pan jest fajny, i mam nadzieję, że wygram. A PS pozdrowi mnie pan. To w ogóle takie taki komentarze nie, nie będę brał ich pod uwagę. To musi być um, ciekawe ujęcie i przede wszystkim. Z pomysłem, tak, żeby, żebym ja naprawdę widział, że jest sens zrobić kontynuację tego filmu i domyślam się, że większość takich komentarzy będzie pod filmem z Linami. No, nie będę Was teraz przepraszał, nie będę wam, e, wam teraz tego wszystkiego tłumaczył, bo to nie jest film na ten temat. Ale poruszymy ten, ten temat w najbliższym vlogu. Myślę, że na pewno, bo wiem, że nadal chcecie strasznie kontynuację tego filmu o Linach, ale, ale to już dłuższa historia. W każdym razie. Nagroda jest prawdopodobnie jedna, chyba że będzie naprawdę wysoki poziom i będzie kilka ciekawych informacji, to wtedy takich zestawów zrobi się więcej. Myślę, że za tydzień, w podsumowaniu tygodnia w niedzielę wyłonie zwycięzcę i wtedy dokładnie Wam pokażę, co ten zwycięzca wygrał. W każdym razie to będzie naprawdę spora garść gotówki, to będą 100 złotówki zmiażdżone, zgniecione, także będziecie musieli trochę poprostować je, ale to będzie taka kula z złotówek. Nie, to będzie duża garść przynęt spinningowych. Jesień się zbliża, także myślę, że, że nagroda idealna dla Was. Oprócz tego będzie do tego zestawu dołączona ta książeczka o zbrojeniach przynęt Berkleja. Naprawdę fajny patent, po polsku oczywiście. O główkach, o dozbrojkach, o węzłach, o wszystkich przynętach. Niesamowite ryby świetna sprawa, naprawdę świetna sprawa. Miałem ich masę u siebie w biurze. Każdy w zasadzie kto zajrzał to, to mi zakosił taką książeczkę. Także ostatni egzemplarz leci dla Was. Ja już więcej nie mam. Będę musiał sobie dokupić. Nie, mam jeszcze spory zapas, także w razie czego, gdyby było więcej zwycięzców, na pewno, na pewno każdy z Was dostanie. I to by było tyle chyba. Wracając jeszcze na chwilę do tematu, którego nie było, także. Nie wiem dlaczego wracając, ale w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie w przyszłym, tym, w tym tygodniu wybiorę się na Karpie jeszcze raz. Jeżeli już jesteśmy przy temacie Karpi, wróćmy do tematu, do tematu sklepu. Od jakiegoś czasu prowadzę sklep internetowy. Na razie mały, na razie nieduży, z tego względu, że no niestety to są inwestycje przede wszystkim pieniężne i nie jestem w stanie wyłożyć teraz grubych pieniędzy, żeby zrobić z niego naprawdę bardzo duży sklep ze sprzętem spinningowym, muchowym, karpiowym, ze wszystkim co, co sobie wymarzycie. Także zacząłem od karpi z różnych względów. Myślę, że sklep jest na tyle ciekawy, że cały sprzęt, jaki jest na tym sklepie, był przeze mnie testowany. Najpierw sprawdziłem to, jak się sprawdza nad wodą, czy to ma rzeczywiście ręce i nogi czy warto zainwestować te pieniądze w ten sprzęt i dopiero wtedy zgodziłem się na to, żeby ten sklep pojawił się w moim ten sklep, żeby ten sprzęt pojawił się w moim sklepie. Dla mnie to jest mega ważne, żeby jednak sprzęt, który będzie się tam pokazywał, był wysokiej jakości żeby nie było sytuacji takiej, że ktoś zrobi u mnie zakupy i potem będzie tego żałował. Nie chcę tego, bez względu na to, czy, czy ja zarobię 5 zł, czy, czy 30 zł, to nie będzie. Miało wpływ na to, jaki sprzęt tam się będzie pojawiał, także zapomnijcie o jakimś słabiutkim sprzęcie z bardzo niskich półek, zapomnijcie o sprzęcie, którego nie miałem w rękach. Wszystko najpierw sprawdzę dopiero potem wyląduje na moim sklepie. Na pewno chciałbym rozwinąć go spinning w najbliższym czasie, ale tak jak mówię, to, to przynajmniej musi mi się zwrócić to, co na razie włożyłem w ten sklep, a, a trochę to potrwa. Także dużo zależy od Was, jeżeli będą się pojawiali klienci w tym sklepie. Jeżeli będą towary schodziły, to na pewno sklep będzie się rozwijał, na pewno kanał będzie się rozwijał, bo, bo 99% z tego wszystkiego, z, z tych całych przychodów ze sklepu, będzie z powrotem wracało do sklepu, będzie z powrotem wracało do kanału Fishing Face. Także to jest taki chyba najbardziej bezpośredni sposób, żebyście mogli wesprzeć. Kanał, a przy okazji, przy okazji dopaść trochę fajnego sprzętu. Także przyszły tydzień, ten tydzień to prawdopodobnie trochę spinningu i na pewno jeden lub dwa wyjazdy na karpie, bo jest jeszcze parę tematów, o których nie wspominałem, no i chcę pokazać Wam różnicę w łowieniu między 30, między łowieniu w 30 kilku stopniach latem, a, a w takie chłodniejsze dni już prawie jesienne. Także dzięki wielkie za oglądanie. Um, powodzenia w konkursie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.